jak wygląda twój stan konta teraz, w co inwestujesz, ile masz pieniędzy i tak dalej? Sprawdziłem sobie przed naszym programem, to taka wartość netto, to jest jakieś 9,5 miliona złotych. Byłem takim, wiesz, młodym pelikanem, gotowym na to, że... Łykałeś wszystko, tak? Miałem świetny plan na szybkie wzbogacenie i ten plan wymagał tylko tego, żeby nieruchomości cały czas rosły, frank się osłabiał w stosunku do złotówki. No ten plan oczywiście był chytry, ale miał luki, rzucić etat i przejść na swoje. Super sprawa. Tylko pierwsza sprawa, co to jest to swoje? Prowadzę teraz działalność gospodarczą i spółkę z o.o. I z tych dwóch źródeł przychody to jest około 5 milionów złotych. Bo też ludzie sobie mogą zastanawiać, no, youtuber, na czym on zarabia. No, przychody z YouTube'a to jest 1,5%. Sponsorem kanału jest PKO Bank Polski, który dostarcza nowoczesne rozwiązania dla małego i dużego biznesu. Cześć, witajcie w kolejnej Biznes Klasie. Łukasz Kijek, witam serdecznie. Zachęcam oczywiście na początek do subskrybowania naszego kanału. Możecie także obejrzeć wcześniejsze rozmowy z polskimi przedsiębiorcami, biznesmenami, ale nie tylko, autorami także książek, tak jak dziś razem z nami. Marcin Iwódź, autor książki Finansowa Forteca. Cześć Marcin. Cześć, cześć Łukasz, dziękuję za zaproszenie. Ale także youtuber doskonale znany z różnego rodzaju porad finansowych, które lubicie oglądać między innymi na YouTubie. No i Marcin, ty jesteś też doradcą finansowym, takim z krwi i kości, masz papiery i tak dalej? Posiadam tytuł CFA, czyli Chartered Financial Analyst, taki międzynarodowy odpowiednik naszego lokalnego doradcy inwestycyjnego. Doradcy inwestycyjnego nie mam, ale tak naprawdę no i tak w Polsce nie wolno legalnie doradztwa inwestycyjnego, nawet jeśli ma się licencję, jeśli nie jest się zatrudnionym przez TFI czy dom maklerski robić, więc to absolutnie nie wchodzi w grę. Ale powiedzmy sobie, że jestem mikroprzedsiębiorcą działającym w branży edukacji finansowej i co to znaczy, to pewnie sobie dalej rozwinie. Tak, to znaczy myślę, że warto bardzo o tym rozmawiać szczerze przede wszystkim. Ja mam zawsze taki problem, że jak ktoś mówi mi, warto w to zainwestować, to się zastanawiam, no dobra, no to pokaż, ile na tym zarobiłeś i czy masz w tym jakiś interes. I czy sam inwestujesz w to swoje pieniądze. I czy sam w to inwestujesz swoje pieniądze. Więc Marcin, możesz nam powiedzieć tak pokrótce, jak wygląda twój stan konta teraz, w co inwestujesz, ile masz pieniędzy i tak dalej? No dobra, ja dbam zawsze o przejrzystość, kiedy gdzieś mówię, bo też wiesz, nie chcę sprawiać wrażenie, że mam więcej lub mniej niż mam w rzeczywistości. Sprawdziłem sobie przed naszym programem, to taka wartość netto, to jest jakieś 9,5 miliona złotych. I tutaj jakieś 6,5 miliona to są portfele inwestycyjne, no reszta to są nieruchomości, takie rzeczy, z których korzystamy na własne potrzeby, taka część konsumpcyjna. Czyli to nie jest jakiś nie wiadomo jaki majątek, ale też coś, co powoduje, że czuję się całkowicie finansowo wolny. Pewnie sporo ludzi, którzy nas oglądają, pomyśleli sobie, że chętnie by przytulić 9,5 miliona złotych. Miałeś w programie gości, przy których to jest taki pikuś, więc no nie ma co ukryć, że jestem mikroprzedsiębiorcą i bardzo dobrze się z tym czuję. Z jakiego poziomu startowałeś? Rzuciłeś korporację, miałeś jakieś oszczędności, pracowałeś w TFI, z jakiego poziomu startowałeś, żeby dojść do tych 9,5 miliona złotych? Wiesz co, 2008-2009 rok to byliśmy z żoną w bardzo trudnej sytuacji, bo nabraliśmy kredytów pod kurek, więc trzy kredyty hipoteczne absolutnie nie powinniśmy w życiu tak dużych brać, bo my zarabialiśmy dobrze, natomiast te raty pochłaniały większość naszych wypłat i na życie zostawało bardzo, bardzo mało. I co we frankach? Tak? Jeden z tych kredytów był oczywiście we frankach, więc ja byłem takim, wiesz, młodym pelikanem, gotowym na to, że... Łykałeś się, wszystko, tak? Miałem świetny plan na szybkie wzbogacenie i ten plan wymagał tylko tego, żeby nieruchomości cały czas rosły, frank się osłabiał w stosunku do złotówki, a ja będę wiecznie zarabiał więcej i nigdy nie stracę pracy. No ten plan oczywiście był chytry, ale miał luki i to w 2008 roku no, bardzo poważnie mi zagroziło, bo miałem taką sytuację w pracy, że był wielki kryzys finansowy, ja pracowałem wtedy w banku hipotecznym, no i dostałem od szefa informację, słuchaj, kurczę, ciężka sytuacja, nie będziemy udzielać tych kredytów teraz na budowę centrów handlowych, magazynów, firm. Prawdopodobnie będziecie musieli sobie poszukać nowej pracy, nie? A tutaj większość mojej wypłaty idzie na raty. Więc to był taki moment naprawdę otrzeźwienia i no, krok po kroku, poza tymi kredytami hipotecznymi, dzisiaj to nie robi wrażenia, bo to było tam około 2,5 miliona, jak się przeliczy, no, ale w dzisiejszych pieniądzach pewnie to by było bliżej 4 milionów plus jakieś 30 tysięcy długów, nie wiadomo na co narobionych, wiesz. Zachłysnąłem się Warszawą przy jeździe z Lubina na Dolnym Śląsku i wydawałem te pieniądze jak głupi, więc to była generalnie ta sytuacja finansowa
kiepska, jeśli się na to patrzysz. I na zewnątrz żyło nam się bardzo fajnie, ale to była tylko taka fasada. Jak się spojrzało pod spodem, to nie było czego pozazdrościć. I co ciekawe, ja tego długo nie widziałem. Ale wiesz co, tak sobie myślę, że sporo ludzi tak ma dzisiaj. I oczywiście ja tego nie oceniam, bo to w ogóle nie o to chodzi, nie? Bo to jakby życie w różne, że tak powiem, zakamarki nas pcha. Ale jest wielu ludzi, którzy jeżdżą super Porsche i sprawia to wrażenie, o kurde, ale on musi zarabiać, nie? Jeździ takim Porsche, Mercedesem, czymkolwiek, no fajną furą. A to wszystko jest na leasing. Jest wielka różnica pomiędzy byciem bogatym, a wyglądaniem jak człowiek bogaty. I my często popełniamy błąd, oceniając kogoś przez pryzmat takich symboli statusu, jak świetny samochód, czy modne ubranie. Czy fajne mieszkanie. Prawdziwym symbolem statusu jest brak długów i aktywa, które wkładają nam pieniądze do kieszeni, a nie samochody, markowe ubrania i inne rzeczy. 9,5 miliona złotych netto, to jest ten majątek, którym zarządzasz. I teraz ile tak naprawdę wypłacasz sobie z tego tak na to, żeby żyć? Bo niektórzy mówią, że w inwestowaniu cała sztuka polega na tym, żeby dopiero na końcu wypłacić sobie. Jasne. Dobra, to może tak, bo tutaj kilka kwestii, które myślę możemy poruszyć. Prowadzę teraz działalność gospodarczą i spółkę z o.o. I z tych dwóch źródeł, no, sprawdzałem sobie teraz, jak to wyglądało w zeszłym roku. Przychody to jest około 5 milionów złotych w ciągu jednego roku, w ciągu 12 miesięcy. Jak one się dzielą? Bo też ludzie sobie mogą zastanawiać, no, YouTuber, na czym on zarabia. No, przychody z YouTube'a to jest 1,5%. 1,5%. Ja, tak jak mówię, postrzegam siebie jako osobę, która przede wszystkim działa w branży edukacyjnej, edukuje ludzi i tworzy produkty edukacyjne. Co mam tutaj na myśli? No to są przede wszystkim książki, tak wspomniałeś o finansowej fortecy. Sprzedaliśmy ponad 100 tysięcy egzemplarzy tej książki, więc to jest bardzo konkretny przychód. Więc mniej więcej 40% to są książki. Ja też napisałem taką książkę wcześniej, jak zadbać o własne finanse, więc to jest taki klasyczny jeden produkt. Druga rzecz, mamy coś, co się nazywa społeczność FinCrafters. To jest taka trochę szkoła, gdzie przystępujesz tam na rok i krok po kroku przechodzisz przez trzy ścieżki edukacyjne. Czyli subskrypcję ktoś płaci, tak? Po prostu jednorazowo za rok i to jest powiedzmy 40%, czyli to jest 80% tych przychodów. Około 15% to są przychody z afiliacji, ze współpracy z innymi firmami, czyli mamy rankingi kredytów hipotecznych, rankingi kont, rankingi rachunków maklerskich i jeżeli ktoś, kierując się takim rankingiem, które są całkowicie niezależne i one jakby wszystko jednocześnie, ktoś płaci czy nie płaci, to nie ma wpływu na lokaty w tych rankingach, ale jeżeli ktoś skorzysta z takiej oferty, bo czy z takiego kredytu, to my otrzymujemy za to prowizję. 4% to jest taki kurs kredyt hipoteczny krok po kroku, który jest na półce, no i reszta to jest ten YouTube, więc tak naprawdę jest to kilka różnych źródeł dochodu, jeżeli chodzi o firmę, tylko tu mówimy o przychodach. Czyli jak ktoś myśli dzisiaj, bo jest wielu też młodych ludzi, którzy myślą sobie, zostanę YouTuberem, będę milionerem, no to samo nagrywanie fajnych filmików nie wystarczy. Wiesz, jest wiele osób, które na pewno zarabiają na tym bardzo dobre pieniądze i pewnie, jak widzimy, są takie kanały, które szybko rosną, szybko zarabiają, ale wydaje mi się, że to jest inny model, bo bardzo wiele tych osób po prostu zarabia na reklamach, czy zarabia na współpracach z markami, na polecaniu innych produktów. To nie jest mój świat. Ja mam bardzo dużo propozycji takich, nawiążmy współpracy. Zwykle są to propozycje od instytucji finansowych i wiele z nich to jest w ogóle, z którymi jest mi nie po drodze. No nie wiem, ja nie będę nigdy reklamował pożyczek czy kart kredytowych w życiu, no bo to ja mówię ludziom, że to jest głupie zadłużać się, prawda? Ale w ogóle współpraca z instytucjami finansowymi to jest dla mnie problem o tyle, że kiedy potem chcę opisać też jakiś produkt, czy wprost napisać, jak ktoś funkcjonuje, no to byłoby mi trudno, jeżeli to byłby mój partner biznesowy, nie? Może kiedyś, wiesz, z jakąś marką niezwiązaną z tą rzeczą, w jakiej współpracy możemy nawiązać, ale jest w ogóle ta część reklamowa mnie nie interesuje. My cały czas w moim zespole myślimy, dobra, co możemy zrobić, żeby stworzyć dla ludzi taki produkt, który pomoże im rozwiązać konkretny problem. Nie? Pojawia się problem pod tytułem chcę kupić mieszkanie, chcę wziąć świadomie kredyt hipoteczny, żeby nie wziąć go za dużo, żeby nie przepłacać tych kilkudziesięciu tysięcy złotych, żeby podjąć tą decyzję w sposób taki, która nie zagrozi bezpieczeństwu mojego budżetu domowego,
Ja dla takich ludzi mam, proszę bardzo, przepracowałem lata w banku hipotecznym, wiem od tyłu dokładnie, jak to działa, znam każdą liczbę w takich kredytach, tak powinieneś to zrobić, tu masz kalkulator, policz sobie, nawet jak dostaniesz od doradcy ofertę, zadaj mu takie i takie pytania, no i później, wiesz, dostaję od ludzi maile, kurczę, zapłaciłem parę stów za ten kurs i dostałem ofertę o kilkadziesiąt tysięcy złotych tańszą, dzięki. Nie? I to jest dla mnie win-win, gdzie każdy po prostu jest zadowolony i tego typu produkty staramy się robić. Książki powiedziałeś, no nie wiem, słyszałem, że w Polsce przemysł książkowy to wymiera, a ty mówisz, że to jest 40% twojego biznesu. Ile ty zarabiasz na takich książce na przykład jednej? Finansowa forteca, no to jest taka cegła, to jest tam 800 stron, bo to jest takie, wiesz, wprowadzenie do inwestowania, po którym naprawdę zupełnie inaczej się patrzy na ten świat inwestycji, bardziej kobyła, tak, świadomie. To prawda, tak, tak, kobyła, ale ludzie mi piszą, że dwa tygodnie, bo wciąga. I no to taka książka kosztuje powiedzmy 99 zł, plus musisz zapłacić za przesyłkę, czy jakieś 117 zł z kosztami przesyłki. Odejmijmy od tego VAT, więc powiedzmy, że ja mam 110 zł takiego przychodu z tych dwóch źródeł, to mi ktoś za to zapłaci. Ale ty, ty to sam drukujesz? Tak, to jest właściwie w modelu self-publish, czyli od strony przychodów to wygląda 110 Nie masz wydawnictwa do tego, nie masz żadnego... Nie. I teraz, jak to wygląda od strony kosztowej, nie? Bo ktoś myśli, też ludzie się czasem chwalą, nie? Sprzedałem tyle książek, tyle zarobiłem. Nie, 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 nie. To jest przychód, przychód, a do dochodu trzeba dojść. Trzeba w związku z tym odjąć od tego, no po pierwsze, koszty właśnie druku. Około 20 zł kosztuje wydrukowanie takiego egzemplarza, mówimy tutaj o cenach netto. Musimy odjąć koszty dystrybucji, bo te książki, no to są tiry książek przy 110 tysiącach egzemplarzy, przy 100 tysiącach i one muszą być magazynowane. Jest zewnętrzna firma, która to robi, która pakuje każdy egzemplarz, która przyjmuje zamówienia, wysyła to, jak są zwroty, to obsługuje tych klientów. No przecież ja bym miał to robić, to... Tak, to jest kilkaset książek dziennie schodzi, więc to jest kolejnych 20 zł. Do tego są koszty marketingu, są dość niskie, dlatego że tutaj marketing szeptany, ludzie sobie po prostu tę książkę polecają, więc to jest około 2 zł, 3 zł na egzemplarz maksymalnie. Prowizje dla moich pracowników, którzy robią co mogą, żeby też ta książka cały czas się sprzedawała, to jest kolejnych 7 zł. Tak sobie liczyłem, że jakieś 57 zł na czysto dla mnie zostaje z takiego egzemplarza. No tak, ale to jest twoja praca, którą nie wiem, ile ci zajmuje napisanie. No więc właśnie, tak, to nie uwzględnia oczywiście tych kilku tysięcy godzin i 2,5 lat pracy nad taką książką, którą musiałem w to włożyć. Więc to fajnie wygląda teraz, ale to jednak trzeba przygotować. I trzeba mieć też pieniądze, żeby zamówić na przykład te wszystkie egzemplarze, bo jak sobie policzysz 20 zł za egzemplarz, no to jak chcesz nawet 1000 wydać takich książek, no to 20 tysięcy, tak myślę sobie o takich osobach, które by chciały też w modelu self-publish coś wydawać, trzeba już wyłożyć, a jak to jest odpowiednio więcej, to są większe pieniądze. Więc do tego trzeba się dobrze przygotować i zbudować sobie przede wszystkim bazę osób, które będą zainteresowane kupnem takiej książki dużo wcześniej, zanim się napisze. 5 milionów to jest ten biznes, powiedzmy, ta firma. No to są przychody, tak. Natomiast... I ile ci z tego zostaje, jaką masz marżę na tym biznesie? Tak całościowo już na tym wszystkim. No właśnie, bo to oczywiście to są koszty. To są, tak, pracuję moja żona, pracuje 8 innych osób nad tym, więc to są oczywiście koszty wynagrodzeń, koszty systemów, koszty biura, w którym działamy, różnego rodzaju aplikacje. Więc z takich 5 milionów przychodów, tutaj mówię łącznie z działalności gospodarczej i ze spółki z o.o., około 1,5 miliona to są takie pieniądze, które ja mogę wyciągnąć dla siebie, dla mojej rodziny, część z nich wydać, część zainwestować. I teraz główne pytanie, w co przede wszystkim inwestujesz? Bo to jest też tak, że w inwestycji najważniejsze jest to, jak my świadomie podchodzimy do tego, gdzie jest największe i najmniejsze ryzyko, prawda? Czyli czy jesteśmy w stanie zaryzykować, nie wiem, zachłysnąć się tym, że za chwilę na jakiejś spółce zarobimy 100%, tylko tam jest ryzyko takie, że cię mogą powieść bardzo szybko ci duzi gracze. A ty w co inwestujesz? Gdybyś dzisiaj miał zaczynać od zera, to w co byś inwestował na przykład? No właśnie, bo ludzie bardzo mylą inwestowanie z taką nieświadomą spekulacją, czy taką więc grą, gdzie wiesz, kupię jakąś akcję, bo usłyszałem w telewizji, że warto, nie wiem dlaczego, nie wiem co to za spółka, ale fajnie się nazywa, nie wiem, zajmuje się grami czy czymś innym, więc kupię, potem drogo sprzedam i jestem zarobiony. Wszyscy o tym mówią, no, tak. Na pewno nie da się na tym stracić. Ja kiedyś dokładnie tak samo podchodziłem do tego. Ja czytałem książki, Fortuna czeka na giełdzie i tam starałem się selekcjonować pojedyncze spółki. Dziś po pierwszej inwestycji zrobiłem
23 lata temu około, tak? Więc dzisiaj zupełnie inaczej do tego podchodzę. Staram się inwestować w sposób bardzo prosty i przede wszystkim dostosowany do mojej życiowej sytuacji. Co mam na myśli? No ja prowadzę przede wszystkim firmę. Pracuję od 8.30 rano do 20.30 wieczorem. Ja nie mam czasu na to, żeby sobie siedzieć tam przed komputerem i analizować pojedyncze spółki i starać się je wycenić i zdecydować się, jaka może czekać ich przyszłość. Więc przede wszystkim to musi zajmować mało czasu. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Zyski czasem są, czasem ich nie ma, ale zawsze są koszty, które płaci się firmom inwestycyjnym za inwestowanie. Więc nie mam wpływu na to, czy będzie zysk, czy nie, ale mam wpływ na to, czy inwestuję drogo, czy tanio. Więc druga rzecz, bardzo tanie, przejrzyste produkty inwestycyjne. Kolejna sprawa, jak najmniej transakcji i jak najmniej przejmowania się tym, co się dzieje na rynku, więc ja tak naprawdę zaraz powiem, jakie mam portfele, ale w takim długoterminowym portfelu raz na kwartał sobie analizuję ryzyko i nic tam po drodze z nim nie robię. Nie dotykasz tego w ogóle? Nie dotykam, raz na kwartał robię te transakcje. Jeżeli chodzi o poziom ryzyka, ludzie zawsze zaczynają od tego, ile da się na tym zarobić. Ja lubię zaczynać... Im większe ryzyko, tym więcej. Ja lubię zawsze zaczynać analizę każdej inwestycji od tego, dobra, to zobaczmy, ile można na tym stracić i czy ja jestem gotowy takie ryzyko podjąć. I dopiero na końcu są zyski, czyli no to dobra, czy da się na tym solidnie jakoś pokonać inflację. Bardzo mi się podoba definicja inwestycji Benjamina Grahama, że operacja inwestycyjna to jest taka, która dzięki starannej analizie zapewnia bezpieczeństwo i zadowalającą rentowność. Czyli najpierw analiza, a potem bezpieczeństwo, dopiero na końcu zyski i to jest moje podejście do inwestowania. No i dobra, mając taki punkt wyjścia i to, że mam mało czasu, to co ja mogę robić z tymi pieniędzmi? Nazywam to strategią trzech portfeli, w pełni świadomie wykorzystując taki psychologiczny mechanizm księgowania mentalnego, że jak my sobie pieniądze podzielimy na różne kubki, na różne rzeczy, to możemy je nieco inaczej traktować. Więc tak. Czyli trzy segregatory robisz. Trzy segregatory. I pierwszy to jest finansowa poduszka bezpieczeństwa. To są takie pieniądze, które jak trafiłaby się jakaś super okazja, albo jakbym stracił nagle dochód, albo no jakby się pojawiło coś naprawdę trudnego w moim życiu, to są pieniądze, po które mogę w każdej chwili sięgnąć i one mi mają dawać bezpieczeństwo i poczucie takiego bezpieczeństwa. Czyli muszą być ulokowane w sposób bardzo konserwatywny i być pod ręką. W moim przypadku to jest około 200 tysięcy złotych. To są pieniądze, które są ulokowane przede wszystkim w indeksowanych inflacją obligacjach Skarbu Państwa. Bardzo konserwatywny, jak widzisz, portfel i to powoduje, że co by się tam nie działo na rynkach, obligacje, jak mam tu coś pod ręką, śpię w ogóle zupełnie spokojnie, to poczucie bezpieczeństwa. Czyli to jest taki bezpiecznik. Pierwszy to jest bezpiecznik, tak? I w ogóle tak jeszcze może będą nas słuchać różne osoby, chyba że będziemy rozmawiać o różnych sytuacjach. W ogóle bym nigdy nie inwestował i nie polecał inwestowania, dopóki ktoś po pierwsze nie pozbędzie się wszystkich długów konsumenckich, bo to jest wtedy najlepsza inwestycja. Nie mówię o kredycie hipotecznym, mówię o długach takich, wiesz, pożyczkach różnego rodzaju, czy kredytach na samochody, na inne rzeczy, gdzie po prostu kupujesz za drogi dług rzeczy, które tracą na wartości. Do takich długów warto się jak najszybciej pozbyć. No i po drugie zbudować sobie tą finansową poduchę bezpieczeństwa, no bo jeżeli my zaczniemy bez tego inwestować, to wcześniej czy później pojawi się jakaś rynkowa sytuacja trudna, a my będziemy potrzebować pieniądze, no i będziemy ze stratą tą naszą inwestycję zamykać albo po prostu panikować. Więc tak naprawdę takie prawdziwe inwestowanie powinno się zacząć dopiero, gdy nie mamy długów i mamy tę finansową. Trzeba najpierw uporządkować sobie tam stan konta po prostu, tak? Dokładnie, dokładnie tak. Okej, mam odłożone te pieniądze, jestem bezpieczny. Co dalej? No w życiu nie chodzi tylko o bezpieczeństwo, ale też fajnie, żeby sobie pomyśleć o długoterminowych jakichś celach. Moim najważniejszym w tej chwili długoterminowym celem, takim największym, to jest to, żebyśmy jak przejdziemy sobie z żoną na emeryturę, nie będziemy chcieli dalej pracować, to żebyśmy mieli pieniądze, które nas utrzymają, niezależne od ZUS-u. Nie chcę spekulować, co się z ZUS-em stanie, co nie stanie, no ale ta emerytura z ZUS-u to będzie, chciałbym, żeby to był taki, wiesz, przyjemny dodatek na jakąś kawę i deser, a nie podstawa mojego utrzymania. Biorę sprawy w swoje ręce. I w jaki sposób podeszliśmy do zbudowania czegoś, co ja nazywam tym drugim portfelem, tym portfelem emerytalnym, długoterminowym, tak, na te cele właśnie długoterminowe. Po pierwsze,
nie mam czasu, po drugie wiem, że nie przewidzę tego, co się stanie na rynkach finansowych, ale po trzecie wiem też bardzo ważną rzecz. Czym jest tak naprawdę inwestowanie? Inwestowanie to jest zamienianie papierowego pieniądza, który dostaję zamiast za swoją pracę, czyli gotówki, która z definicji traci na wartości, no bo cel inflacyjny banku centralnego to jest w Polsce 2,5%, wiadomo, że... Pieniądz dąży zawsze do zera, tak? Tak naprawdę. Kwestia czasu, ta gotówka to jest pewna strata, więc ona mi nie przeniesie siły nabywczej w przyszłość. Ja muszę tę gotówkę na coś wymienić. No i teraz jak popatrzymy sobie na historię, na dziesiątki, czy nawet dłuższe okresy lat, jak zachowywały się inne klasy aktywów, no to zobaczymy, że czy to są nieruchomości, czy to są akcje, czy to są obligacje, czy nawet to jest złoto, czy inne klasy aktywów, to one się zachowywały lepiej od tej gotówki, czyli przynosiły wyższe stopy zwrotu, więc lepiej nadają się do tego, żeby to wymienić ten papier właśnie na takie klasy aktywów, żeby przenieść tę naszą siłę nabywczą do przodu. Tylko one mają niosą ze sobą pewien problem, czyli ryzyko. I my zwykle boimy się tego ryzyka takiego najbardziej odczuwalnego, czyli że coś nam tam się waha. Coś tak? tąpnie, no coś nagle, tąpnie, coś, nie wiem, kryzys na świecie się wydarzy coś się i to stanie. Wszystko straci 50%. I w czasie naszego życia praktycznie każda z tych klas aktywów gdzieś będzie miała bardzo trudny rok, bardzo trudny okres, w którym straci 30, 40, 50%. Ja nie chcę się tym stresować, więc najlepszym rozwiązaniem jest po prostu podział tych pieniędzy pomiędzy różne klasy aktywów, bo to powoduje, że mój cały portfel nabiera pewną specyfikę, z którą ja mogę spokojnie spać. No to po kolei. Połowę tych pieniędzy postanowiliśmy ulokować na rynku nieruchomości. Mamy dwa mieszkania po prostu na wynajem. Na długi termin. A drugą połowę to są aktywa notowane na rynkach finansowych i tutaj znów 50% to są obligacje indeksowane inflacją, 35% to są akcje globalne, gdzie zainwestowaliśmy poprzez ETF-y. No jeżeli mogę konkretnie mówić, co i jak. I w tej chwili 15% to jest złoto. I to jest taki portfelik, który nawet w takim kryzysie finansowym jak w 2008 roku nie straci więcej niż 20, może 20, 20 kilka procent, a ma kilka fajnych cech, bo ma i aktywa materialne, ma i akcje zagraniczne i sporą właśnie ekspozycję na obce waluty, bo zarówno akcje, jak i złoto odrywa mnie od tego, co się dzieje w Polsce. I cel dla tego portfela to jest jakieś inflacja plus 3 punkty procentowe w długim terminie. Okej, a ten trzeci koszyk? No właśnie, i teraz, czyli mam poduchę finansową, mam ten portfel długoterminowy, zdywersyfikowany, taki właśnie emerycki, spokojny, on sobie też spokojnie rośnie. Ja zresztą co kwartał pokazuję dokładnie, jakie są wyniki tego portfela, jak on się zachował. Tam nic nie dotykam, nic nie ruszam. Było jeśli tak, że coś... straciłeś kiedyś? Ile tam od początku urosło? Słuchaj, ja publikuję go, bo też jak wydałem finansową fortecę, to stwierdziłem, że pokażę też ludziom, jak taki portfel zbudować od zera, więc wtedy zacząłem po prostu te zakupy pokazywać dokładnie na blogu, więc w tej chwili on jest jakieś 26% na plusie. Największa strata, jaka była po drodze, to było około 5%. Czyli ja nawet tego nie zauważyłem i to na danych dziennych. Więc właśnie on ma tę fajną specyfikę taką, że zachowuje się spokojnie. I ja sobie co kwartał po prostu tam dopłacam i co kwartał dbam o to, żeby też proporcje tych poszczególnych aktywów się zgadzały. Zajmuje to bardzo mało czasu i w ogóle nie muszę tam przewidywać, co się będzie działo na rynkach. Zupełnie mnie to nie interesuje. No, ale wiadomo, że nie chcemy mieć tylko pieniędzy na emeryturę, tylko też pojawiają się w życiu różnego rodzaju inne okazje i tutaj około 3 milionów złotych to jest w tej chwili nasz taki, coś co ja nazywam takim portfelem ofensywnym. Jak on był mały, to on był faktycznie ofensywny, bo tam można było robić, wiesz, odważne decyzje, ale im jest większy, tym bardziej znów włącza się psychologia. Stresik. Pojawia się stres. I jak zaalokować tak w pojedynczą spółkę, no jak 10 tysięcy złotych, to bez problemu. 100 tysięcy złotych, no jak stracę 100 tysięcy, to co ja powiem Kasi? Jak zaczynają się już robić takie rzeczy, więc on też jest coraz mniej ofensywny, ale tam przede wszystkim inwestuje. Mamy trochę gruntów, ale przede wszystkim, powiedzmy sobie, w szerokie indeksy akcji globalnych również i to już jest takie coś, co się... Ale w konkretne spółki, czy też w ETF-y, czy to są jakieś inne instrumenty? Jeśli chodzi o konkretne spółki, to jedyną spółką, może tak, mam...
lecę z pamięci, tak. Największa pozycja Berkshire Hathaway, czyli de facto wehikuł inwestycyjny, tak? Warren Buffett, tak. Tak? Amazon, bardzo fajna inwestycja, w sensie momentu zakupu. Alibaba, ale to nie jest duża pozycja, ale taka, specjalnie są nie powiedzieć, bo są tam 40% na minusie. Z lokalnego rynku, tam odrobina cyfrowego Polsatu, to chyba Kasia ostatnio kupowała. Ale znów, to nie są absolutnie rekomendacje, pokazuje to, że i to wszystko, jeśli chodzi o pojedyncze spółki w tej chwili. Reszcie to są ETF-y na akcje globalne. I to jest, powiedzmy, te pojedyncze, znów, jakby popatrzeć na pojedyncze spółki, to jest jakaś niewielka część portfela. Cała reszta to są po prostu ETF-y na szerokie indeksy, gdzie ja mam kilka tysięcy spółek z całego świata. Mogę się martwić tym, że jedna spółka zbankrutuje i stracę te pieniądze, ale wiem, że cały portfel spółek nie zbankrutuje. Wiem, że one mogą sobie stracić 30, 40, 50% taki indeks, ale to mnie w ogóle nie rusza. Więc jak nie mam takiego jasnego pomysłu inwestycyjnego, to po prostu inwestuję w szeroki indeks. No właśnie, i zobaczcie, teraz rozmawiamy o tym, że Polacy bardzo mało inwestują i w ogóle mają też mało oszczędności. Najczęściej, tak jak mówisz, łatwiej jest się zapożyczyć i sobie coś kupić, niż w coś zainwestować, bo to jest wszystko jednak cholernie skomplikowane. Ty jesteś w tym kierunku wykształcony, masz tą wiedzę, czujesz się pewnie. Większość ludzi nawet w szkole podstawowej i dopiero gdzieś tam na studiach dowiaduje się, co to jest inwestowanie. Tak. Więc no, nie widzisz tutaj jakiegoś takiego problemu, że po prostu to jest zbyt skomplikowane, ten świat jest... bardzo łatwo się po prostu tu poślizgnąć. Wiesz, ja wychodzę z założenia, znaczy to jest takie dosyć mocne moje przekonanie, że o finanse swoje trzeba dbać w pewnej odpowiedniej kolejności. Że jak nie masz wiedzy, masz jakieś długi czy inne rzeczy, to nie musisz się zastanawiać, jak tam, nie wiem, działają długoterminowe amerykańskie obligacje. Trzeba to zrobić krok po kroku i na każdym kroku się skoncentrować. Czyli tak, no załóżmy, że ktoś... są w ogóle takie... my mówimy o inwestowaniu, ale ja lubię się patrzeć na bogacenie się przez pryzmat wartości netto. Co tak naprawdę powoduje, że ja się bogacę? I inwestowanie to jest tylko jeden z trzech filarów. Jest pierwszy filar, czyli trzymanie wydatków pod kontrolą. Bo to jest, zobacz, 500 zł, których ja nie wydam, to jest 6 tysięcy w ciągu roku, to jest 6% zarobione 100% po podatku Belki. Łatwiej jest zaoszczędzić wielu osobom 500 zł miesięcznie, niż wycisnąć tyle z inwestycji. Nie? Więc to jest najłatwiejsza sprawa, to skoncentrować się najpierw na swoich wydatkach, na tym, żeby pieniądze nie przeciekały nam przez palce i nie szły na różnego rodzaju pierdoły. Druga sprawa, najważniejsza z tych trzech, to jest zwiększanie zarobków, dochodów. Jeśli prowadzimy firmy, to oczywiście koncentrowanie się na tych dochodach. Jeśli pracujemy, to na tym, żebyśmy coraz więcej zarabiali i żebyśmy po prostu te zarobki powiększali. I dopiero na trzecim miejscu jest to inwestowanie. Więc ja bym widział to w takich bardzo konkretnych krokach, czyli najpierw patrzę się na mój budżet domowy i patrzę się, dobra, na co, gdzie pieniądze mi przeciekają między palcami. To jest najłatwiej to uszczelnić. Druga sprawa, jeżeli mam jakiekolwiek długi konsumenckie, no to koncentruję się na tym, żeby się ich jak najszybciej pozbyć. Tutaj mam podwójną korzyść, bo po pierwsze nie płacę horrendalnie wysokich odsetek, a po drugie spada mi poziom ryzyka. Zaraka to świetna inwestycja. Inwestycja, w którą im więcej w nią wpłacisz, tym więcej zarabiasz przy coraz mniejszym ryzyku życiowym, nie? Więc pozbywamy się tych wszystkich długów. To już powoduje, że zaczynamy żyć trochę swobodniej, oddychać pełną piersią. Potem budujemy tą swoją finansową poduchę bezpieczeństwa. I tu wystarczy nam wiedza na temat tego, czym są właśnie, nie wiem, lokaty, konta oszczędnościowe i powiedzmy indeksowane inflacją, czy te detaliczne obligacje Skarbu Państwa. I dopiero później, kiedy zaczynamy myśleć o tym, dobra, kolejny krok, muszę sobie też zbudować emeryturę, to zaczynam sobie zdobywać wiedzę na temat innych instrumentów finansowych, z którymi to zrobię. Więc nie musimy się nauczyć wszystkiego naraz, tylko krok po kroku. I też koncentrując się na danym kroku, mamy dużo większą szansę, że szybko po prostu ten kolejny cel osiągniemy. Później mamy, wiesz, nadpłaty kredytu hipotecznego, które też są bardzo rozsądną inwestycją. No i pojawiają się nowe okazje i zaczyna ten mechanizm śnieżnej kuli działać. Ale pierwsze ruchy są bardzo proste i one przede wszystkim powinny się odbywać w zakresie naszych wydatków.
Czy ktoś, kto ma, nie wiem, 100, 200, 300 zł oszczędności miesięcznie, może inwestować? Bo niektórzy też myślą, wiesz, no, mam 100 zł, jak 100 zł rozmnożyć, żeby być milionerem za kilkanaście lat na przykład? No, to wiesz, to jest takie też podstawowe pytanie i marzenie bardzo. Za 100 zł nie ma szans, no, to wystarczy sobie to tak policzyć, że... Za 1000 też słabo raczej, nie? Tak, to trzeba mieć naprawdę realne oczekiwania. Co mam na myśli, mówiąc realne oczekiwania? Jeżeli Warren Buffett, który jest absolutną legendą tak inwestycji, zarabia średniorocznie tam w zależności od okresu 20-22%, no to ty nie będziesz zarabiać 30, 50 czy 100%. No umówmy się, no tak? Nie. No, znaczy jest oczywiście, bo zawsze w ekonomii, w życiu to jest jakiś rozkład prawdopodobieństw. No jest jakieś tam małe prawdopodobieństwo, ale wydaje mi się, że raczej nie, warto tego nie obstawiać. Mhm. Więc zamiast zastanawiać się, jak ja ze 100 zł zrobię ten milion, trzeba pójść inną drogą. Dobra, zacznę to 100 zł inwestować sobie, bo to mi pomoże na prawdziwych pieniądzach doświadczyć tych emocji, zrozumieć, jak to działa. Ale ja się skupię przede wszystkim na tym, żeby to nie było 100 zł, tylko żeby to było 1000 zł, 10 tysięcy zł, a za chwilę więcej, które będę odkładał, czyli skupię się na moich zarobkach i skupię się na tym, żeby nie wydawać pieniędzy na bzdury, żeby jak najwięcej faktycznie mieć inwestować, móc inwestować. Zamiast się zastanawiać, jak zarobić, nie wiem, 100% z 10 tysięcy, żeby mieć kolejne 10 tysięcy, to wystarczy sobie zarobić potem 10% ze 100 tysięcy odłożonych. To jest tak, że musimy najpierw zadbać o tą naszą bazę kapitałową. Skoro tak, to cała nasza para powinna pójść te dwa pierwsze filary, wydatki i zarobki, a tym portfelem inwestycyjnym, dopóki on jest mały, tam nie ma co się za bardzo przejmować i przy nim gmerać. I na początek, moim zdaniem, w zupełności wystarczą dwie bardzo proste klasy aktywów. To są szeroki indeks akcji globalnych, połączony z naszymi polskimi obligacjami detalicznymi, bo te akcje dają mi tą szansę na wyższy zysk, a obligacje będą mi stabilizowały ten portfel. Mówię tu o obligacjach detalicznych, na przykład takich indeksowanych inflacją. I dopasuję potem proporcje do swojej skłonności do ryzyka. Nie wiem, można zacząć od pół na pół, jeśli to będzie dla nas za dużo, to sobie zwiększać stronę akcje czy obligacje. Nagrałem nawet taki film, jakbym zaczął inwestować 100 zł, to bym zaczął dokładnie od tego, nie gmerać przy tym, nie przejmować się, nie optymalizować, bo to są i tak na razie małe pieniądze, ale one już będą rozsądnie zainwestowane w dwie tanie, przejrzyste, konkretne klasy aktywów. No dobra, ale tutaj też pojawia się od razu pytanie. Ty pracowałeś przez wiele lat w TFI i bardzo często właśnie te produkty, o których mówisz, szeroki indeks akcji, tak. czy indeks obligacji na przykład, no to są produkty TFI, tylko mnie, szczerze powiem ci, krew czasami zalewa, jak idę gdzieś do jakiejś instytucji i ci sprzedawcy mi próbują to wcisnąć, bo tam jest więcej opłat niż ja będę miał z tego zysku albo z tej inwestycji stopy zwrotu. No i bardzo często to jest oczywiście, no takie, powiem to brutalnie, tępe naganianie na tych klientów na te produkty, bo akurat trzeba zwiększyć sprzedaż tych produktów. Dobra, to faktycznie uporządkujmy kilka bardzo ważnych spraw. Kiedy myślę o inwestowaniu, no, co jest szeroki indeks akcji? Weźmy sobie, są takie indeksy jak FTSE All World na przykład, albo MSCI All Country World Index. No, Stocks 600, tak? Tak, 600, tak? Tak, tak, to europejski. Ale weźmy te takie globalne, szerokie. To wpłacając tam pieniądze, inwestuje jednocześnie, powiedzmy, około 2-2,5 tysiąca największych firm na świecie. Tak? Tych wszystkich, których z produktów na co dzień zwykle korzystamy. Jest to bardzo zdywersyfikowany, szeroki indeks. Nie robię tego za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego oferowanego przez TFI, który ma opłatę 2,5 czy 3% w skali roku. Robię to za pośrednictwem instrumentu, który nazywa się ETF. I tam opłata to jest 0,3% w skali roku, czyli 10-krotnie mniejsza. I dlatego tutaj konkretnie po prostu dobieramy najtańszy dostępny na rynku instrument i w Polsce mamy teraz tę możliwość, żeby w tego typu ETF-y inwestować za pośrednictwem domu maklerskiego, nie za pośrednictwem TFI. To, co poruszyłeś, jeżeli chodzi o TFI. TFI to jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, czyli to jest firma i każda z nich ma na półce 10-20 różnego rodzaju produktów. Część tych produktów jest całkiem sensowna.
nie wiem, ja część swojego takiego parkingu dla gotówki firmowego trzymam w jednym z funduszy, który inwestuje, który jest bardzo tani i inwestuje pasywnie w krótkoterminowe papiery skarbowe. A część z nich to są faktycznie naszpikowane kosztami potworki, które pod żadnym względem nie nadają się do długoterminowego inwestowania. Bo im dłużej trzymasz tam pieniądze, tym więcej tych pieniędzy tak naprawdę przejadają i pochłaniają koszty. Są bardzo fajne statystyki, które pokazują, że na przestrzeni 10-letniego okresu 95% funduszy zarządzanych właśnie przez odpowiedniki TFI za granicą przegrywa z takim indeksem, który jest naśladowany przez ETF. Więc ja jak sobie wybiorę taki ETF, to wiem, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem, będąc nieprofesjonalistą i nie poświęcając na to czasu, pokonam 95% profesjonalistów, którzy po prostu zarządzają tymi funduszami. Dlaczego? No właśnie dlatego, że ich zyski są pomieszane przez te koszty. Więc na koszty trzeba zwracać ogromną uwagę. Żeby sobie jeszcze to wyobrazić, TFI to jest coś takiego, że ludzie płacą za to, że tacy goście jak ty, którym byłeś kiedyś, dużo lepsi gości ode mnie. Inwestują te pieniądze za mnie, tak? I oni po prostu biorą sobie wynagrodzenie za to. Właśnie, teraz uporządkuję. To jest bardzo, bardzo fajny temat, zobacz. Co do zasady, to jest niezły pomysł. W tym sensie, że okej, ty się na tym nie znasz, ja się na tym nie znam, ale mamy kogoś, kto się na tym zna. Więc zbieramy pieniądze od puli inwestorów i te pieniądze są inwestowane potem na rynku. No i mamy tam eksperta, który powinien robić to lepiej. I część z nich jest naprawdę świetnych i robią to lepiej. I oni wyniki, tak zwane wyniki brutto, czyli wyniki przed pobraniem kosztów, często mają lepsze od tych indeksów giełdowych. Czyli wiesz, ja znam wielu tych chłopaków, którzy pytanie, zarządzają dla kogo dziewczyn, oni to zarabiają? Czy ale to... właśnie to idziemy, nie? Czyli oni robią swoją robotę. Jak ktoś na przykład patrzy się na jakiś fundusz, który w 10 lat ma taki sam wynik jak, nie wiem, indeks WIG i mówi, co to za zarządzający, on nie pokonał WIG-u. Nie, bo to jest świetny zarządzający, bo jemu przez 10 lat od jego wyniku cały czas odejmowano co roku, nie wiem, po 3 punkty procentowe tego wyniku, tak? Czyli on pokonał ten WIG o minimum 30%. Czyli to jest naprawdę, to jest... Ale te 3%, to klient tego nie widzi, tak? Bo to jest... Jest coś takiego, że te firmy pobierają po prostu od aktywów, które my wpłacimy, jakiś procent jako swoje wynagrodzenie za to, że tym zarządzają. I te takie drobne procenty... One się wydają drobne. 2-3 i to okej, wiesz, jak zainwestujesz, nie wiem, jakiś fundusz sobie na rok, on zarobi tam 15%, 2% sobie pobiorą, to myślisz sobie nic. Ale im dłużej to trwa, tym te wyniki są bardziej zmienne, bo na giełdach się nie zarabia rok w rok 15%. I niestety trzeba zrobić wszystko, żeby tych wysokich opłat uniknąć. Nieruchomości to jest też bardzo ważny element twoich inwestycji, ale nie tylko. Mnóstwo Polaków inwestuje też w nieruchomości. W ogóle teraz stał się taki modny przekaz, że no, nieruchomości to są tak pewne, że tam się już nic złego nigdy nie wydarzy, przecież one rosną, co... Kolejny kryzys minął, nieruchomości rosną, przypomnę Lehman Brothers, kryzys strefy euro, wojna, COVID, nieruchomości rosną. One będą rosły dalej, czy jednak to jest tutaj to ryzyko tak zaszyte? Dobra. Każda klasa aktywów na przestrzeni naszego życia zaliczy rok, dwa, trzy bardzo trudnych czasów i jestem przekonany, że nieruchomości też. W Polsce? Tak, oczywiście, że tak, w Polsce. Znów wyłączamy tutaj skrajne scenariusze, typu scenariusz wojenny, ale załóżmy, że na razie go nie rozważamy, tylko zwykłe takie rynkowe. Rynek nieruchomości jest cykliczny tak samo jak każdy inny rynek i na tym rynku są oczywiście różne etapy, różne fazy i teraz oczywiście jesteśmy absolutnie gdzieś w fazie takiego przegrzania, wysycenia, gdzie po tych programach zwiększających popyty, mam tu na myśli bezpieczny kredyt 2%, no niestety te ceny nieruchomości są bardzo mocno wyśrubowane. Mhm. Czy one spadną? 23 lata doświadczenia, mnóstwo lektur, nauki nauczyły mnie pokory polegającej na tym, że nigdy nie staram się przewidywać, co się stanie na rynku. Za każdym razem jesteśmy w punkcie, od którego ceny mogą wzrosnąć, spaść albo się nie zmienić. To jest tylko rozkład prawdopodobieństw. Owszem,
mogą spaść, ale nie wiemy też o ile, nie wiemy kiedy zaczną spadać i tak dalej. Więc trzeba do tego podchodzić w taki sposób no, bardzo spokojny i rozważać to przez pryzmat konkretnego swojego celu i sytuacji. Jeżeli chcę kupić nieruchomość dla siebie i znalazłem wymarzone mieszkanie i mogę zaciągnąć kredyt na rozsądnych warunkach, którego rata nie przekroczy 30% dochodów mojej rodziny, więc na który to kredyt mnie stać, gdzie to jest super mieszkanie z fajnej lokalizacji, w fajnym miejscu, no po prostu będę tam sobie mieszkał i to będzie fajne, no to ja się nie patrzyłbym w takiej sytuacji na to, czy mamy bańkę, czy nie mamy bańki, bo będziemy czekać, aż ceny spadną, a one mogą się nie zmienić. Ale jeżeli myślę o zainwestowaniu przy wysokiej rentowności pod wynajem, no to absolutnie muszę się patrzeć na to, jaki jest moment na rynku, za ile ja to kupuję i jak to w tej sytuacji wygląda. To, co mamy do dyspozycji, to mamy do dyspozycji historię pokazującą nam, jak zachowywały się ceny nieruchomości. Jest takie świetne badanie, stopa zwrotu z wszystkiego, co amerykańscy naukowcy robili, gdzie oni liczyli, jak zachowywały się na przestrzeni od 1780 roku w 16 różnych krajach. Ceny nieruchomości, ceny akcji, starali się zrobić taki szereg czasowy i okazuje się, że nieruchomości przynoszą stopy zwrotu, mówię tutaj o najmie, zbliżone do rynku akcji przy niższej zmienności. Mhm. Ale to się na przestrzeni tak drugiej zmienia. I teraz tak, jak kupię dzisiaj nieruchomość, czy ona za rok będzie wyżej? Nie mam pojęcia. Czy za dwa? Nie wiem. Czy spadnie po drodze? Jest to możliwe. Ale czy jak będziemy sobie jechać za lat 15 i ja popatrzę, ile zapłaciłem za tą nieruchomość, a jaka jest jej cena teraz, to myślę, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jednak ta cena będzie wyższa, bo już z samej definicji, że cena tego mieszkania jest wyrażona w tym pieniądzu papierowym, który z roku na rok traci o inflację, powoduje, że nawet, że wiesz, to są względne wartości, nie? Że uważam, że to przeniesie lepiej siłę nabywczą niż ta gotówka. Ale nie widzisz tego ryzyka przegrzania właśnie. No zobacz, w Niemczech to jest trochę inny rynek, no bo niemiecki rynek nie jest tak, że tak powiem, nie ma takiej struktury właścicielskiej jak polski. No ale okej, niemiecki rynek pokazuje, że tam ceny bardzo mocno spadają. W Wielkiej Brytanii bodajże też jest taka sytuacja. Też inna historia. No, ale krachy na rynku w Japonii nawet po 50%. Tak, no. Tak. No ale w Polsce zobacz, co się dzieje. Ceny w Warszawie właściwie są już takie jak ceny w Madrycie. To nie jest normalne. Jeśli coś nie jest normalne, no to mi się zapala czerwona lampka. Ale jak odniesiesz ceny w Warszawie do innych europejskich stolic poza Madrytem, bo akurat tutaj, to one nie są jeszcze wyśrubowane, ale znów jest drogo, żeby nie było tak. Ja się patrzę na rynek, patrzę się na ten cykl, jest drogo, ale ja nie zastanawiam się nad tym, czy będzie taniej za rok, czy za dwa, bo nie mam pojęcia, czy będzie, czy nie wyskoczy zaraz jakiś kolejny program pomocowy. Co widzę? Widzę, że ceny są wyśrubowane, widzę, że popyt trochę już stygnie, widzę, że zwiększa się podaż mieszkań, czyli to są takie już elementy tego, że jesteśmy gdzieś w okolicach wystudzenia, jakiegoś wystudzenia, wychłodzenia szczytu. Ale co się dalej będzie działo? Czy one spadną o 20%? Nie wiem. Może spadną tylko o 5%? Naprawdę nie mamy żadnych narzędzi, żeby przewidzieć tej przyszłości. Możemy się tylko patrzeć, jak to wyglądało w przeszłości i pamiętam poprzednią taką prawdziwą bańkę tam właśnie w okolicach lat 2007-2008. Ja pracowałem wtedy w banku hipotecznym, więc na bieżąco to obserwowaliśmy, gdzie grunty w Polsce były, wiesz, licytowane w Warszawie przez właśnie hiszpańskich deweloperów, którzy się ścigali, żeby kupić to jak najdrożej. Cegły sprowadzaliśmy z Niemiec, a ludzie ustawiali się o 5 rano w kolejce. Więc można było przypuszczać po takich rzeczach, że okej, to jest rynek mocno, mocno przegrzany. Czy teraz tak jest? Aż tak nie, ale też uważam, że jest drogo, natomiast nie mam pojęcia, czy te ceny spadną, czy nie. I teraz pytanie, co ty, jaką ty jako człowiek masz podjąć decyzję, mając tę wiedzę? Bo jeżeli znajdziesz idealne mieszkanie dla siebie i stać cię na ten kredyt, no to pewnie kupisz, nie będziesz się tym przejmował nawet, że jak cena spadnie o 10% rok później, bo być może tego mieszkania by już dawno nie było na rynku. Nie? Tak. Byle tego nie robisz jak Marcin Iwódź 15 lat temu, 3 kredytów i we frankach. Dokładnie tak. Nie robisz tego, nie czytać amerykańskich poradników. Tam Robert Kiyosaki, bardzo fajna książka, tylko czytając ją nie wziąłem pod uwagę, że jednak w Ameryce możesz oddać klucze do banku, a w Polsce nie. Trzeba odpowiadać całym swoim majątkiem. Tak, popełniłem dużo błędów i te błędy nauczyły mnie
ogromnej pokory i tego, żeby nie starać się przewidywać, co się stanie na rynku, tylko starać się przewidywać, jakie będą moje osobiste opcje, co się może stać z moim majątkiem. Jak kupię dla siebie mieszkanie za kredyt, na który mnie stać i cena tego mieszkania spadnie o 20%, ja kupiłem tak mieszkanie. Jedna z moich lepszych życiowych decyzji, bo mieszkała nam się w nim do dzisiaj cudownie. Nie? Ono niesie inne rzeczy. Ale jak kupiłem mieszkanie w Poznaniu na rozgrzanym rynku, czysto inwestycyjnie, za drogo, płacąc potężną prowizję jakiemuś pseudopośrednikowi, który tam robił opis, jaka to cudowna inwestycja, i zapożyczone pieniądze, które absolutnie nie było mnie stać, no to czysta głupota, nie? No tak, trzeba to brać pod uwagę. Co byś powiedział ludziom, którzy, bo często nas oglądają też i nasi widzowie piszą to w komentarzach, co byś powiedział ludziom, którzy mają trochę pieniędzy, mają dość korporacji, tak jak ty w pewnym momencie miałeś dość korporacji, albo po prostu chcą pójść na swoje i chcieliby założyć się biznes i myślą sobie, no tak jak rozmawiałem tutaj z prezesem Ringerem, otworzę sobie kawiarnię. Cudowna rozmowa w ogóle. Bardzo, bardzo, bardzo fajna, otwierająca oczy. Rozumiem, że też coś dla siebie stamtąd wyciągnąłeś. No, albo fajnych rzeczy. Albo zobaczyłeś siebie, który podejmował tą decyzję kilkanaście lat temu. To co byś powiedział dzisiaj tym ludziom? Tak, nie otwierałem kawiarni, aczkolwiek mieliśmy z żoną pomysł na lodziarnię. Ale właśnie, jak do tego podeszliśmy, nie otworzyliśmy jej. Dlaczego? Bo zanim stwierdziliśmy, że rzucamy pracę, otwieramy lodziarnię, to chodziliśmy po różnych centrach handlowych, bo myśleliśmy, że to zrobimy i najpierw rozmawialiśmy z tymi ludźmi, którzy to prowadzą, pytaliśmy się, ile to kosztuje, oni nas nawet, to wszyscy w ogóle byli bardzo pomocni, mili, oprowadzali nas po zapleczach, tłumaczyli, jak to kosztują, ile te maszyny kosztują. Siedzieliśmy przez kilka godzin licząc z tym, ile osób tam wchodzi, jakie faktycznie są ceny, jakie mogą być marże. Kasia sprawdzała sprawozdania finansowe kilku firm i doszliśmy do wniosku, nie stać nas na to, bo to jest dużo bardziej kapitałochłonne, niż myśleliśmy na początku, więc do wszystkiego trzeba się przygotować. I teraz rzucić etat i przejść na swoje. Super sprawa. Tylko pierwsza sprawa, co to jest to swoje? No właśnie. Bo rzucić etat po to, żeby robić dalej to, co robisz teraz, za zbliżone pieniądze, tyle tylko, że dojdzie ci to, że będziesz miał upierdliwość związaną ze zdobywaniem klientów, wystawianiem faktur, prowadzeniem księgowości i wielu dodatkowych rzeczy, których nie bierzesz pod uwagę, to nic się nie zmienia, bo ty dalej jesteś tak naprawdę pracownikiem, tyle że w innej formie zatrudnienia. Biznes musi polegać na tym, że wykorzystuje różnego rodzaju, nazwijmy to sobie, dźwignie, które spowodują, że to, ile zarabiasz, nie będzie zależało od twojego czasu, tylko, bo wiesz, w pracy twój dochód zależy od prostego wzoru. Liczba godzin razy twoja stawka godzinowa. Łatwo tak sobie to policzyć. Tak, i tak, plus nadgodziny. Tak, no to dalej masz liczba godzin razy trochę wyższa stawka, nie? Ale pensje na etacie, czy również w takiej formie samozatrudnienia, to tak mniej więcej się pewnie przelicza. Tu cały czas naszym ogranicznikiem jest ten czas, bo nie możemy w nieskończoność zwiększać naszej stawki, tutaj jest rynkowy limit, i nie możemy w nieskończoność zwiększać czasu, dlatego stosunkowo trudno jest powiększać nasze przychody, pracując w taki sposób. Trudno, ale na wielu stanowiskach można bardzo duże pieniądze zarobić. Więc musimy szukać takich źródeł, które są zależne od innego wzoru. Na przykład liczba sprzedanych sztuk, naszych dóbr i usług razy cena. Nie? I czy to są jakieś usługi, czy to są jakieś produkty, to w tym kierunku trzeba pójść. Trzeba mieć moim zdaniem naprawdę dobrze przemyślany i dobrze przeanalizowany pomysł, tak żeby z etatu nie uciekać od etatu, bo wiele osób robi coś takiego, tak nie cierpię mojej pracy, że ją rzucę i założę coś swojego. To najpierw, ja uważam, że etat jest najlepszym przyjacielem twojego przyszłego biznesu. Siedź na tym etacie, ucz się i wykorzystuj czas po to, żeby sobie przygotować ten swój business case, ten swój model, na którym będziesz zarabiał, przetestować go rynkowo i dopiero jak już będziesz miał stamtąd jakieś przychody, takie, które dają szansę na to, że będą dalej rosły, no to można wykonać ten skok. Lubię taką metaforę, że to jest troszkę tak jak skok z pomostu do łódki. No nie ma sensu do niej skakać, jak ona jest oddalona o 20 metrów. Trzeba ją sobie spokojnie przysunąć i przygotować to wszystko. Więc pierwsza sprawa, dobrze przetestowany pomysł, który już najlepiej generuje jakieś sensowne przychody. Druga sprawa,
solidna finansowa poducha bezpieczeństwa, czyli dodatkowe pieniądze, które spowodują, że jak zaczniesz ten swój biznes i on nie będzie szedł na początku tak, jak zakładałeś, to żebyś miał oszczędności, które będziesz mógł przeznaczyć na dofinansowanie tego biznesu, a nie będziesz musiał na przykład mówić, no tak, miałem, nie wiem, produkować gitary, ale brakuje mi pieniędzy, więc idę grać na weselach. Żeby mieć tą cierpliwość, tak? Tak, żeby nie chałturzyć, żeby nie robić też innych rzeczy, więc ta dodatkowa finansowa poducha bezpieczeństwa. I trzeci element, którego nigdy się nie uniknie, to jest jednak duży stres. Ja też pamiętam, jak przechodziłem, pomimo tego, że byłem bardzo dobrze przygotowany i miałem spełnione te dwa warunki, o których powiedziałem wcześniej, to i tak trzeba być przygotowanym na to, że jednak te pierwsze miesiące człowiek ma takie myślenie, kurczę, jest weekend, ja teraz nie pracuję, czy nie zarabiam, ale tak się zarabiam. I uważam, że dla bardzo wielu osób etat ma naprawdę mnóstwo zalet. Nie każdy się nadaje do tego, żeby biznes prowadzić. I nie mówię tego pejoratywnie, mówię to po prostu po to, żeby podejmować takie decyzje w sposób bardzo realistyczny, a nie taki hura optymistyczny. No ale z drugiej strony, wiesz, jak się nie spróbuje, człowiek często nigdy się nie dowie, a w życiu zwykle żałujemy tych rzeczy, których nie spróbowaliśmy, a nie tych, które spróbowaliśmy i nie wyszły. Nie ryzykuję, ten nie pije szampana. Bardzo nie lubię tego porównania. Jak w każdym powiedzonku, tak. Ono nie obowiązuje w 100% przypadków, ale jakąś tam ziarno prawdy w sobie niesie. To prawda. No dobrze, ale jeśli mówimy o tym przechodzeniu na swoje, no to są to po pierwsze nie tylko takie koszty finansowe, że trzeba mieć tę poduchę bezpieczeństwa, ale bardzo często ludzie nie wiedzą, że idą za tym też koszty życiowe takie, których się nie da przewidzieć bardzo często. No, bardzo rzadko można znaleźć kogoś, kto osiągnął gigantyczny biznes, sukces biznesowy, ale jednak nie zapłacił wysokiej ceny w życiu prywatnym na przykład. Tak, tak, jest taka, ja też jak przeszedłem, jest taka moda, że tam wiesz, ktoś prowadzi niby blog, siedzi sobie z laptopem w kawiarence, bo pracuje 3 godziny dziennie. Tak. Słuchaj, ja do dzisiaj pracuję od 8.30 rano do 20.30 wieczorem z 3 godzinami w ciągu dnia przerwy na trening i obiad. Mnóstwo pracy trzeba w to włożyć i absolutnie to niesie za sobą koszty. Ludzie często myślą, że łatwo jest budować coś, taką mityczną równowagę pomiędzy pracą i życiem osobistym, ale w rzeczywistości to jest raczej takie wahadło, które czasem się odchyla w stronę tej pracy i wtedy trzeba całkowicie niestety skupić się na tej pracy, bo inaczej ten nasz pomysł biznesowy nigdy się nie uda. Ale trzeba też dbać o to, żeby ono czasem wróciło w stronę rodziny, tak żebyśmy, jak nie wiem, mamy czas dla rodziny, to żebyśmy byli też mentalnie i głową z tą rodziną. Bardzo trudno jest to zbilansować. Ja mam ogromne szczęście, bo mam cudowną żonę, jesteśmy 20 lat po ślubie i też widywaliśmy się w pewnym momencie rzadko i to był jeden też z powodów, dla których żona ze mną ostatecznie pracuje, pomimo tego, że osiągnęła dużo więcej w życiu zawodowym niż ja i świetną karierę robiła, ale jednak razem po prostu sobie też ten biznes rozwijamy. Ale też chciałbym pewnie spędzić więcej czasu z moimi dziećmi niż spędzałem. Ocznie było też z tym najgorzej, więc mamy relacje z dziećmi dobre. Ale jest to trudne i też trzeba się przygotować na to, że jednak dużo więcej pracuje się we własnym biznesie niż na etacie. Od 8.30 do 20.30 i w weekendy też, czy...? W tej chwili już raczej weekendy mam wolne, plus też wiesz, potrzebuję, nie wiem, czuję się zmęczony, potrzebuję wakacje, to mówię stop i przestaję to robić. To nie jest tak, że muszę, ale absolutnie pracuję więcej niż pracowałem na etacie, pomimo tego, że na etacie bardzo się starałem i też sobie dobrze radziłem. Czy inwestowanie osób, które nie są czy inwestowanie przedsiębiorców, czy osób, które prowadzą firmy, różni się od inwestowania osób fizycznych, tak powiedzmy, tych, które nie mają własnej działalności. Czy tutaj poradziłbyś jakieś inne ewentualnie podejście do tematu? A widzisz, to jest bardzo ciekawe, bo ja też jako przedsiębiorca się na to patrzyłem. Z jednej strony wiele z tych osób ma lepsze zrozumienie ryzyka, wyższą skłonność do podejmowania ryzyka, ale ona często przejawia się w tym, że szukają takich pojedynczych strzałów, pojedynczych deali, zwykle pod wpływem jakichś doradców, którzy im jakiegoś deala, tak mówiąc wprost, sprzedali marzenie. Sprzedali i przynoszą. Więc to bardzo dużo zależy. Czasem to są bardzo fajne transakcje,
czasem nie. Ja stwierdziłem, że wyciągam te pieniądze z mojej firmy. Cały czas dbam oczywiście o wartość, żeby ona rosła, bo też, wiesz, ja wyciągam te pieniądze, ale dużo też reinwestuję i z roku na rok jakby ta zdolność do generowania przychodów w takiej firmie rośnie, co jest bardzo pozytywne. Ale jednak część pieniędzy wyciągam po to, żebym miał kapitał, który spowoduje, że wszystko jedno, czy firma będzie działać, czy nie. Jak ją zamknę, to ja jestem zabezpieczony. Mam ten kapitał z boku niezwiązany z tą działalnością. Ja podszedłem do tego w taki sposób, że chcę, żeby to jednak było w takich aktywach, które w większości, tak? Mam taki portfel długoterminowy, które są proste, przejrzyste, tanie, nie wymagają tego zajmowania się tym. Ale no wiesz, im więcej rozmawiam i spotykam się z moimi kolegami, przyjaciółmi, którzy inwestują, wielu z nich, nawet jak już ma takie portfele, to szuka takich, a może w jakiś startup zainwestuje, a może w inną firmę. Czyli tak naprawdę szuka możliwości takich, żeby wejść w jakiś biznes i może już nie samemu go prowadzić, ale bardziej jako taki inwestor finansowy to wspomóc. Tak. Natomiast no, to wymaga też dużego czasu, po pierwsze na analizę, po drugie na zaufanie osobie, która taki biznes też prowadzi, zupełnie inny sposób inwestowania. To na koniec, jest jakiś cel, do którego dążysz, jeśli chodzi o stopę zwrotu, ilość pieniędzy na koncie, nie wiem, wielkość firmy, jest coś, co jest tam gdzieś daleko, do czego biegniesz? Ja miałem taki czas, że już zacząłem, wiesz, dobrze zarabiać, miałem podkładane sporo pieniędzy i zastanowiłem się, co dalej i wymyśliłem sobie taką misję, że chciałbym, wiesz, w Polsce jest około 15 milionów gospodarstw domowych, 14-15. Ja sobie tak pomyślałem, jakby w każdym domu, w każdym takim gospodarstwie była osoba, która rozumie te trzy filary, że dobra, pilnuję tych wydatków, zwiększam swoje zarobki, mam poduchę bezpieczeństwa, odkładam na emeryturę, to my byśmy byli jako kraj w zupełnie innym miejscu. I że jak ktoś ogląda reklamę, kup tam kolejną torebkę czy ciuch, to mówię, w ogóle jaką dywidendę wypłaci mi ten nowy ciuch, wolę sobie kupić obligację czy akcję, która da mi zarobić odsetki lub dywidendę. I to spowodowało, że wiesz, mam zupełnie inne spojrzenie, bo ja jeśli chodzi o moje życie osobiste, jestem całkowicie spełnionym człowiekiem. Mam szczęśliwą rodzinę, bardzo dbam o swoje zdrowie, bo to jest jakby drugie w kolejności po rodzinie, o co dbam. Mam firmę, gdzie mam wspaniałych ludzi i w ogóle świetną atmosferę, która jest rentowna i super pracuje. Mam też, bo sporo podróżuję i też realizuję takie marzenia, typu nie wiem, teraz robię licencję pilota turystycznego, bo to było moje marzenie od dziecka, żeby sobie polatać samolotem. I jestem finansowo wolny, czyli ja się czuję całkowicie spełniony. I to, co mnie tak naprawdę pcha do tej pracy, to jest to, dobra, muszę zrobić coś większego od siebie. Więc co mogę zrobić, żeby tą misję w jakiś sposób zrealizować? Czy mi się to uda? Nie wiem. Ale z każdym kolejnym rokiem jestem trochę bliżej i cały czas mam mnóstwo energii i ochoty, żeby to robić, więc no, zobaczymy. Jest to ambitne, ale jest też... Czyli jest głód w tobie tak naprawdę cały czas. Jest coś niesamowitego, kiedy otwierasz rano skrzynkę mailową i czytasz informacje od kogoś. Słuchaj, 4 lata temu posłuchałem twojego podcastu, przeczytałem jakiś film, zacząłem się zagłębiać w te materiały i właśnie spłaciliśmy długi, mamy poduchę bezpieczeństwa, a jutro robimy imprezę, będziemy rytualnie palić weksle, bo pozbyliśmy się też kredytu hipotecznego, wydawało nam się to niemożliwe, a jakieś niesamowite zmiany w naszym życiu nastąpiły. To daje, wiesz, ogromną frajdę i powoduje, że tak, jest ogromny głód, ogromny drive i mam nadzieję, że jeszcze na długo mi tej energii starczy. Marcin Iwoć, dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dzięki, Łukasz. Dzięki wielkie. Zachęcamy oczywiście do subskrybowania i oglądania Biznes Klasy. Polecamy się. Dziękuję bardzo.